Cześć, witam. Siema, Emil. Witam serdecznie, z tej strony Emil, sprzedawca maszyn firmy Korbanek. Tutaj Eddie Farmer. Znajdujemy się dokładnie w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim. Jesteśmy w gospodarstwie właśnie Ediego. Eddie jest pewnie dla Was już po części znany, youtuberem na YouTube, prowadzi swój kanał Eddie Farmer. Eddie, takie pytanko, co my tu robimy przy Twoim kombajnie Deutsch Farmer? Co robimy? No, można powiedzieć, że oddaję Deutsch Fara, bo niestety warunki ekonomiczne, które były ostatnie lata, były bardzo trudne, bo jak braliśmy ten kombajn, to były lata takie naprawdę fajne, że plony były przyzwoite, zawsze nawet coś tam jeszcze tych pieniążków zostawało. Tak, ostatnie teraz, ostatnie te trzy lata niestety no, zmusiły mnie do tego, że przyszła na myśl, żeby ten kombajn po prostu albo sprzedać, albo po prostu bank to sam to zrobi, czyli zabierze, nie? Tak, tak. No, więc tak myśląc o tym, że jest cienko, a ten kombajn można powiedzieć, no kupę kasy kosztował, bo prawie milion złotych z odsetkami, gdzie odsetki też były przez bank tam kolosalne, powiem Ci. No po prostu ekonomicznie nie wyrabiam, znaczy nie wyrabiam, no to jest męczarnia dla mnie, nie? Tak, tak. I wpadłem na taki pomysł, żeby po prostu zaoferowałem panu Pawłowi Korbankowi taką propozycję, że można powiedzieć, tak, bierze ten kombajn, on go tam spłaca, ile tam zostało i no, dogadaliśmy się co do ceny i biorę Rostelmasza. Aha. A tu chodziło dokładnie o to, właśnie o ekonomię, żeby się odciążyć roczną ratą, bo ta rata, jak sobie każdy policzy, bańka na 10 lat to jest 100 tysięcy rocznie. No to obciążenie jest. Tak, tak, właśnie. Jeszcze przy tych latach? Susza, nie susza? No właśnie, tak? Te 3 lata, powiem Ci, to się wszystko nakłada, nawarstwia. No nie da się tego przeskoczyć. Kalkulator jest niemiłosierny dla każdego gospodarstwa, każdy o tym wie. Każdy tnie koszta, ja też próbuję jakoś ciąć koszta. No ale mi się daje, że to będzie dobre posunięcie ekonomiczne. No trzeba, niestety, nie, wiesz, oczy chcą mieć taką furę, tak? Pewnie, nowy kombaj, duży, ładny. Ale zdrowy rozsądek mówi co innego, tak? Tak, no, niestety, tak. Po co się mam szarpać, męczyć? No i tak stanęło na tym, że pan Paweł, można powiedzieć, dogadaliśmy się, ja biorę za to Rostelmasza, gdzie ten Rostelmasz mnie będzie kosztował połowę tej raty przez następne 10 lat. I mam do tego, no, będę miał nowy kombajn, dwuletnią gwarancję. Wykona tą samą pracę? Sprawdzaliśmy, ta sama szerokość na sitach, ta sama szerokość, no bębna, to wiadomo, logiczna. Tylko, że tam jest w Rostelmaszu jeden bęben, 800 większy, tu jest mniejszy, nie wiem jaki nawet, ale są trzy mniejsze, nie? Ale moim zdaniem zrobi tą samą robotę, a nawet gdybym jechał trochę wolniej, to i tak skoszę. Bo były też takie przemyślenia, żeby wziąć i zrobić, sprzedać ogólnie ten kombajn, pójść, żeby poszedł w Polskę czy tam w świat i wejść w usługi. Znaczy, nie usługi, wziąć nająć po prostu usługi, ale podzwoniłem po tych usługach i było takie u każdego, może kilka osób tak obdzwoniłem i każdy mówi, że plus minus tydzień czasu i jesteśmy u Ciebie, kosimy, no ale nie zagwarantują mi, że dzisiaj świeci słońce i przyjadą, będą kosić. Tak. I to powiedzmy tak, będzie tydzień czasu, słońce, żniwa można w pełni, oni przyjadą za tydzień czasu, pada deszcz, ja jestem, można powiedzieć, uziemiony. Więc wolę wziąć Rostelmasza w tych pieniądzach, bo praktycznie 106 hektarów to jest jakieś 50 tysięcy ponad za usługi. A ten kombajn mnie, tyle samo będę miał raty, a będę miał własny kombajn i będę kosił, kiedy będę chciał. Aha. I mam do tego 2 lata gwarancji, mam powiedzmy te 5 lat na pewno bezawaryjnego koszenia, tak jak tym. Tutaj można powiedzieć te 5-6 lat bezawaryjnie się kosiło, bo to jest nowa maszyna. Dopiero wiadomo, te 10 lat maszyna, to jest zużycie, to wychodzą jakieś tam sobie wady, wiadomo, zmęczenie materiału, te sprawy, łożyska, paski, takie rzeczy, nie? Czyli Eddie, z tego co rozumiem, ten kombajn będzie stał u nas na placu do sprzedaży. Tak, będzie do sprzedaży, tak? Oczywiście. Ten kombajn oczywiście będzie stał u Was do sprzedaży. Jest naprawdę, naprawdę jestem zadowolony z tego kombajnu. Jest to największa ogólnie bryła Deutsch Fara, dziewiątka. Mało tak jest. No, to są drogie kombajny, bardzo drogie. Mi się wydaje, że tam cena jakoś tam za pan Paweł wystawi i na pewno będzie atrakcyjna, bo mi się wydaje, że za taki kolos, silnik 330 koni, jak dobrze pamiętam, co tu mówić, no super kombajn, jest tak samo header mamy, header jest z wysuwanym stołem. Eddie, jaką mamy tutaj szerokość roboczą tego headeru? Robocza to jest 6,5 metra dokładnie, z wysuwanym stołem, hydraulicznie. W tym headerze mamy pełną hydraulikę praktycznie. Jedyne co jest mechaniczne to wiadomo, wałek i ślimak i kosa.
A powiedz mi, czy tak samo jest napęd motowideł tutaj odbywa się tak w Rosselmaszu hydraulicznie? Tak, czy... oczywiście. Tam jest właśnie przekładnia hydrauliczna tak samo. Także no to jest full automatyka. Praktycznie sterowane wszystko jest, z panel sterowania jest BISO, to jest ogólnie header BISO, więc 3,5 metra. To tutaj jest zastosowany system cięcia Schumacher, czy coś innego? Tak, tak, tak. Oczywiście to jest, kosy są Schumacher, wszystko jest w Schumacherze, więc tam wszystko standardowe, nie ma problemu. Znane dla wszystkich, tak? No, to dobrze. No i co to jeszcze mogę powiedzieć Ci, że ten stół, jak się wysuwa, jest, jak tyniemy powiedzmy pszenicę, mamy powiedzmy do jakichś 60-70 cm pszenicę, zawsze sobie wysuwam troszeczkę stół i te kłosy wpadają prosto pod ślimak, wtedy równomiernie bierze tą masę, bardzo fajna sprawa. Tak samo jak żyto, jak mam żyto, to potrafię nawet wysunąć ten stół do około 70 cm, wtedy można powiedzieć to, no, naprawdę umila tą pracę, bo równomierny jest pobór tej masy. Taki stół naprawdę upraszcza robotę, tak samo przy leżącym zbożu, jak i przy stojącym wysokim. Z żytem, ja na przykład taki trik robiłem, że włączałem po prostu do żyta kłosy, nie? Kosy boczne. A to widzieliśmy nawet na filmiku jakimś tam u Ciebie. No właśnie, jakby ktoś był w ogóle zainteresowany. Jest tam kilkanaście filmów ze żniw, możesz sobie wziąć po prostu, zobaczyć jakie na nim kosze, jak to idzie, z jaką prędkością, jaki to ma. Ja tam robię nawet test, że to ponad 2,5 hektara spokojnie na godzinę wymusi, nie? Też tu widzę średnica ślimaka tutaj wciągającego, tak, jest duża. Tak, tak, jest duża. Czyli właśnie... tutaj żyto, nie żyto wysokie, to spokojnie sobie to wciąga, czyli tutaj się raczej nic nie stanie, tak? Oczywiście, oczywiście. Jest naprawdę, nie miałem żadnych problemów przy koszeniu, jedynie jak leżące było, ale to jak dużo masy, naprawdę dużo, mocne te żyto było, trzeba było wtedy uważać, bo to wiadomo, jak bierze naraz jakąś tam dużą zagarnię, garść, potrafi tam zablokować ślimaka, ale to trzeba, to już operator. Tak, to już operator. Oczywiście. Eddie, wracając do kombajnu, powiedz nam, ile ten kombaj rocznie tak średnio u Ciebie tam kosił? No średnio zaczynał chyba od 130, teraz 160 mamy do podkosa hektarów. Ale no jak mówię, no ja nim potrafiłem 20 hektarów dziennie wykopać, Jezus, wykosić. Ja myślę o wykopkach. No nie tak dawno skończyłeś wykopki, tak? Tak, wykopki też skończyłem niedawno, ale to nic. No tak jak mówię, 160 ten hektarów kosimy co roku i ten. Także, no to czyli kombajn nie był aż tak mocno wyeksploatowany? No ma powiedzieć, że to nowy kombajn. Powiem Ci, jakbym miał 300 hektarów, to by pewnie został. Eli, tak się tu rozglądam po Twoim podwórku. Mamy też kombajn Deutschwara, starszy model. No, powiedz coś krótko, powiedz, co tu się z nim działo na Twoim gospodarstwie. To była cała przyczyna pojawienia się tego kombajnu. Bo właśnie o to chodzi, że wzięliśmy prowy, nie prowy. Tak. Kupiliśmy ziemię, nakupiliśmy ziemi i mieliśmy tego właśnie Deutscha. I w jęczmionach nam po prostu uszkodził się silnik, tłok się rozsypał i mieliśmy po prostu taki strach w oczach. Byliśmy w trakcie żniw? Tak, w trakcie żniw, bo to zaczęliśmy chyba, ukosiliśmy chyba 10 hektarów i się po prostu ten silnik klęknął. I byliśmy przed rzepakami, to był 15 rok, to były burze z gradem, mieliśmy ponad 30 hektarów albo 40 hektarów rzepaku, gdzie kupę kasy leżało na polu i zapowiadali w następnych tygodniach, chyba na następnym tygodniu już te burze. No i się przestraszyliśmy, dlatego podjęliśmy decyzję, że na pewno go nie naprawimy, bo nie byliśmy w stanie tego zrobić szybko. Dlatego po prostu tak się stało, jak się stało, że emocje nas zagrały, impuls. Była możliwość wzięcia kombajnu? Była możliwość wzięcia kombajnu, na drugi dzień miał przyjechał na drugi dzień. No fakt, skosiliśmy fajnie wszystko żniwa, no ale niestety to obciążenie nie było tak przemyślane. Znaczy, nikt nie może przewidzieć do przodu tych lat. Kto wiedział, że będą 3 lata z rzędu takie ciężkie dla nas, nie? Dla nas wszystkich rolników. No i niestety, to się po prostu człowiek czasem przelicza, ale ja się do tego przyznaję. Nie mówię, że chciało się wziąć duży kombaj, bo myśleliśmy też, że powiększymy gospodarstwo. Eddie, takie jeszcze ostatnie pytanko. Jeżeli będziemy mieli tam klientów zainteresowanych tym Twoim kombajnem, będą mogli do Ciebie się odezwać? Jak najbardziej, mogę wytłumaczyć co i jak, na co zwracać uwagę. Na pewno jeśli nabywca będzie zadowolony z tego kombajnu, bo ja o niego dbałem, no można powiedzieć jak o jajko, perełka taka była. No, widzisz, na wszystko konserwacja też jest, na YouTube wszystko jest pokazane, że konserwowane, blachy ściągane, wszystko na zimę, przykryte plandeką jedną, drugą. No nie, hali nie mam, nie miałem niestety, ale no.
jest naprawdę w dobrym stanie, jest to młody kombajn, on posłuży jeszcze dobre 20 lat, więc mi się wydaje, że nabywca będzie z niego zadowolony i jest to potężny kombajn, nie? Czyli wszystko generalnie... A jeszcze jest to przerwę ci, tak sorry, ale powiem ci co do sieczkarni. Naprawdę bardzo mi się podoba ta sieczkarnia, bo robi mąkę z tyłu. Mhm. Są tak rozdrobnione resztki pożniwne, że normalnie uprawa to jest super potem. No jeszcze jak teraz to się uprawę bezorkową robi, no to jest ważna rzecz. I tak samo jeśli chodzi o czyszczenie ziarna, naprawdę jest super. Na polu praktycznie nic nie zostaje. To też jest na filmikach pokazywane, nawet tam na którymś, jak wygląda siernisko po skoszeniu, więc nie zostawia praktycznie. Jest oczywiście tam straty, pokazuje to wszystko. Tylko kosić. No dobrze, czyli odpalać, praktycznie jechać. Głównie wszystko już tam wiemy. Jeżeli będzie więcej pytań, to zapraszamy o kontakt z naszą firmą i Zedim. To z tej strony wszystko. No. My czekamy na Rostelmasza. To w dalszym odcinku na pewno będzie. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do naszych kolejnych odcinków. Prosimy o lajki, subskrypcję naszego kanału. Do zobaczenia. No, tak samo dzięki ci, Emil, za fajną wywiad, vloga. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.